Witam serdecznie, ja jestem Tomasz Baniak, a to program Jak oni ćwierkają, czyli cotygodniowe podsumowanie wiadomości z kraju, jak i świata według Twittera. W tym miejscu chciałbym Was zaprosić do gorącej dyskusji na temat odcinka w komentarzach. Nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od wiadomości, o którym huczy cały świat, mianowicie o deklaracji prezydenta Donalda Trumpa. Uznał bowiem on Jerozolimę za stolicę Izraela. Wzburzony internet, jak zwykle, zainterweniował. Co piszą? Zobaczcie sami. Jakie to będzie miało konsekwencje? I co najważniejsze, czy dotknie to w jakikolwiek sposób Polskę i Polaków? Czas pokaże. Drugim tematem, tym razem z naszego podwórka, jest pani Beata Szydło. Tworząc w czwartek w południe ten odcinek, byliśmy na etapie odrzuconego przez Sejm wotum o nieufności, które złożyła Platforma Obywatelska. Niestety, życie jest nowelą, ponieważ nigdy nie możemy być pewni, co nas czeka za rogiem. Ludzie pod hashtagiem Szydło oraz Murem za Szydło komentowali byłą już panią premier. Co się teraz będzie działo w naszym kraju? Pewnie w najbliższych dniach poznamy odpowiedź. I to by było tyle na dziś. Tak jak wspominałem na początku, zapraszam do gorącej dyskusji w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!